Czy jest pan za wycofaniem słodyczy ze sklepików szkolnych? Nie, słodycze są dobre. Uważam, że to zły pomysł. A co ty sądzisz? Ja jestem tego samego zdania. Dla mnie to trochę tak nie za fajne, no bo tak to w sklepiku no nic nie ma, tylko te... Ja bym wolała zostawić. No myślę, że to jest dobra inicjatywa. Pomoże zwalczyć problemy z otyłością wśród młodzieży. Wydaje mi się, że to jest dobra. W jednym przypadku dobrze, nie? Bo dzieci tak słodycze trochę są szkodliwe, nie? Ja jestem mamą dwóch dziewczyn, które potrzebują słodyczy tak jak ja. I no ja jestem przeciw, bo to jest zakaz, to trzeba dzieci edukować i ja myślę, że jak raz na jakiś czas by dziecko umiało sobie kupić, to się nic nie dzieje. No, a moje dzieci tak potrafią, to nie jest tak, że biegają codziennie, więc jest problem, myślę. A na przykład co zrobić w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie są 18-latkowie? No to są dorośli ludzie. To nie jest alkohol, to nie są narkotyki, to nie są papierosy, to nie jest... Po prostu no... Ja bez słodyczy nie funkcjonuję. W pewnym sensie tak. Znaczy się, trochę tego jest za dużo. No sądzę, że dzieci i młodzież powinni się zdrowo odżywiać, jeść owoce i warzywa, nie takie śmieciowe jedzenie, jak jedzą. Nieraz na przerwie się chce coś zjeść takiego bardziej sytego, to trzeba gdzieś iść dalej, a tak to by było w szkołach. Takie mam sceptyczne podejście, muszę powiedzieć. No trochę słodkiego trzeba zjeść, nie? No właśnie, czasami poprawia humor. Czasami tak, myślę, że tak. Na pewno czasami poprawia, tak, wyjście do fryzjera, nie? Szczególnie w czasie lekcji. Także jest pani przeciw wycofywaniu. Przeciw, nie przeciw, może jakieś ograniczenia, ale na pewno nie całkowity zakaz. Jesteśmy przeciwko. Dlaczego? No, nie ma nic co kupować, jest tylko woda źródlana i nic więcej. No to nie jest zbyt dobra opcja, no bo niestety... No nastolatki wolą bardziej słodycze niż jakieś warzywa, owoce. Wszyscy są oburzeni tym faktem, tak, bo każdy wiadomo, mógł sobie coś kupić do jedzenia, a teraz trzeba ze szkoły nawet wychodzić, żeby sobie coś kupić, bo po drodze czasami też są sklepy rano zamknięte i tak dalej, więc to jest bardzo źle. Zwłaszcza, że ja jestem w liceum i już większość ma skończone 18 lat, możemy, nie wiem, palić papierosy, kupować alkohol, a nie możemy zjeść pączka, no to jest bardzo złe. Jest to fenomenalny pomysł. Czyli są panie za. Proste o zęby, zdrowie dzieci, nadwagę. Czyli zdrowa żywność przede wszystkim. Oczywiście. Ma to sens, ponieważ dzieci spożywają bardzo dużo cukru, ale z drugiej strony musiałoby być jakieś ograniczenie w dostępie, możliwości przynoszenia tych słodyczy przez same dzieci. Bo jednak ja wiem z doświadczenia, że ja teraz na przykład moim dzieciom pakuję słodkie rzeczy do... tornistra. Dzieci mają bardzo niezdrowe zęby i tylko na tym ta rzecz polega, że to jest niezdrowe. Powinno być więcej owoców, więcej warzyw wprowadzone i jestem nawet za, bardzo. Czyli wprowadzenie zdrowej żywności to dobry pomysł. Tak, bardzo. Dzieci w szkole powinny żywo się odżywiać i w szkole mieć śniadanko swoje, ale uważam, że to, co by chciało zjeść, to może zjeść w domu. Nie musi w szkole. Czyli jest pani za wprowadzeniem zdrowej żywności? Tak, jak najbardziej. Zdrowa żywność zawsze dziecku pomaga. Ile razy się mówi, że dziecko nie powinno tyle słodyczy jeść, a od czasu do czasu czekoladka w domu czy coś innego, jak najbardziej. Ja słodyczy nie jem, bo mam cukrzycę, a w szkole za mnie nie było tego. Moje dzieci jak chodziły, też nie było żadnych sklepików, nie? Zdrowa żywność powinna być. Bułka z masłem, ze serem, a nie tam, rozumiesz, tych, no chipsy jedynie też by mogły być, nie? No. Chipsy dopiero nieszkodliwe. Tak? Ja tam nie jem tego, to nie wiem. Niekoniecznie, sam byłem dzieckiem i jadłem, tak naprawdę. Czyli... Chipsy, słodycze? Czyli tak średnio? Średnio, no nie do końca, ale nie jestem zbytnio za tym. A jest pan bardzo przekonany do zdrowej żywności, czy... Sam jem hamburgery, sam jem fast foody, także... Uważam tak, że słodycze też powinny być. To nie tak do końca, że wszystko powinno być wycofane, bo z tego, co w tej chwili się orientuję, to tak dzieci przynoszą, tak dzieci kombinują, bo akurat córka jest nauczycielem. Nie wiem, czy do końca jest to dobry pomysł. Bez soli, bez pieprzu, bez dodatków. To jest niemożliwe, żeby to smakowało. Ale zdrowa żywność też jest potrzebna, tak? Zdrowa żywność też jest potrzebna, ale nie można oszczędzać o innymi kosztami, można powiedzieć, że... Ktoś nie lubi soli. Są solniczki, są pieprzniczki i to było z dawna, z dawna, z dawna, z dawna z prababci.
i to powinno być wykorzystane. Bardzo dobrze. Jest pan za wprowadzeniem zdrowej żywności, rozumiem? Jak najbardziej. Żeby dzieci były zdrowe i nie takie otyłe. Będziecie chudsi, nie będziecie grubi. A co ze szkołami ponadgimnazjalnymi? A czemu? Co ma być? Ja nie wiem nawet. No, wycofują słodycze ze sklepików szkolnych. No więc właśnie. A czy to jest aż takie? Słodycze można wszędzie kupić, nie musicie kupować w szkole. Nie tak rygorystycznie to wszystko. Żeby młodzież nauczyć, to trzeba wszystko stopniowo wprowadzać, prawda?